dla mnie dieta to jest styl życia. To jest przede wszystkim styl życia. Czym się odżywiamy, jak się zachowujemy. Dla jednego ta sama porcja pokarmu, którą mu dostarczymy, będzie po prostu dla niego niewystarczająca i on będzie tracił masę ciała, dla drugiego będzie nadmierna. To trzeba wszystko analizować w trakcie jego życia, jego aktywności i obserwować to. Nie ma, proszę Państwa, diety cud, która rozwiązuje nam problemy. Każda dieta musi być dostosowana do konkretnej osoby i uwzględniać jego tryb życia. Bardzo dużo zależy od naszych jelit, ponieważ wszystko to, co dostaje nasz mózg, idzie z naszych jelit. Nie bez powodu mówi się, że brzuch to nasza druga głowa. I jeżeli z tymi jelitami mamy problem, to niestety mózg nie jest dożywiony i wtedy pojawiają się problemy z koncentracją, ze stanami lękowymi, ze wszystkim tym, z czym my sobie potem nie jesteśmy w stanie poradzić, ponieważ o ile z problemami zdrowotnymi w naszym organizmie jakoś sobie jeszcze radzimy, natomiast nigdy nie łączyliśmy tego, że mózg połączony z jelitami i wszystko to, co my mentalnie przeżywamy, wywodzi się z jedzenia. No teraz już coraz więcej o tym mówimy i jest szansa na to, że wiele leków, nawet tych psychotropowych, już zastąpimy jedzeniem. Mam nadzieję, że tak będzie. Wszelkie innowacje zawsze są narzędziami, które mogą nam pomóc przy produkcji wina. Kwestia zawsze jest opłacalności, bo to są bardzo często bardzo drogie rozwiązania, więc na pewno musimy to jakoś wyskalowywać, czy te narzędzia, które bardzo często są stworzone do ogromnych gospodarstw, są jakby odpowiednio skalowalne do naszych potrzeb. Przy takiej winnicy, jak jest tutaj, która ma 34 hektary, to stosowanie na przykład stacji meteorologicznej dla tych wszystkich winnic, czy nawet zrobienie analizy, czy właśnie dronem, czy skorzystanie z analiz satelitarnych tego całego terenu, od razu mamy większą jakby możliwość zamortyzowania tych kosztów i wtedy na pewno są to narzędzia, które mogą posłużyć winiarzom, dać im dodatkowe informacje odnośnie tego, co jest w glebie, tego, jak przebiega wegetacja, więc na pewno są to narzędzia pomocne. Jest czas, póki jeszcze jest mała konkurencja, dlatego że ciągle mamy jeszcze mało winnic, więc niektóre wyprzedają swoje wino na pniu i nie potrzebują szerszego marketingu, natomiast cały czas rośnie ta konkurencja i za chwilę okaże się, że tak naprawdę trzeba będzie wyróżniać się na tym rynku i żeby ta informacja o naszej tożsamości marki dotarła do odbiorców, musimy być obecni w mediach społecznościowych. Oczywiście w wyjątkowych przypadkach sprawdzają się jeszcze strategie niedostępności. Niektóre winnice, które cechują się wyjątkowo jakościowymi winami, w ogóle nie ma z nimi kontaktu, nie wiem, jak do nich dotrzeć, jest pewna nuta tajemnicy wokół nich i to się jeszcze sprawdza, że tym bardziej, tak jak według prawa marki luksusowej, chcemy do niej dotrzeć, mimo że nie znajdziemy go na Facebooku, ale jednak w większości przypadków nie poradzimy sobie z tą strategią, potrzebujemy tego rozgłosu medialnego, więc taka rada do winiarzy, przede wszystkim zastanówmy się, kim jest nasza marka, wyodrębnimy jej tożsamość, wyodrębnimy naszą grupę odbiorców i to wszystko już przelejmy na Facebooka, Instagrama i inne media.